Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy, tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami. Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, niektóre ziarna padły na drogę. Nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsce skaliste, gdzie niewiele miały ziemi. I wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie 60-krotny, a inne 30-krotny. To ma uszy, niechaj słucha. Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali, dlaczego w przypowieściach mówisz do nich? On im odpowiedział, wam dano poznać tajemnicę Królestwa Niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane i nadmiar mieć będzie. Kto zaś nie ma, temu zabiorą nawet to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą i otwartymi uszami nie słyszą, ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza. Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie. Patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu i ich uszy się zapaliły i oczy się zamknęły, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie zrozumieli i nie nawrócili się, aby ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło zobaczyć to, na co wy patrzycie i nie ujrzeli. I usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi zły i porywa go. Porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na miejsca skaliste oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia, lecz jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i łuda bogactwa zagłuszają słowo, także zostaje bezowocne. Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon, jeden stokrotny, drugi 60-krotny, a inny 30-krotny. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi drodzy, jest wiele sposobów na odkrywanie, opisywanie, przedstawianie rzeczywistości, faktów, prawdy. Można dla przykładu opisać, powiedzmy, nie wiem, pory roku. Teraz mamy lato, na przykład takie lato. Można opisać przy pomocy słów, śpiewu, wierszu, obrazu, muzyki, przy pomocy rzeźb. Czyli w różne sposoby, zależnie też od tego, ale nawet gdy przy pomocy jakiegoś jednego środka, na przykład słowa, wiele osób opisuje tą rzeczywistość, to wszystkie te opisy będą się różnić. Będą oczywiście rzeczy wspólne, czyli to, co jest rzeczywistością, co jest, powiedzmy, treścią tego, to będzie wspólne. Że lato to jest słoneczne, lato to jest, kiedy wszystko kwitnie, zielenieje, kiedy wszystko napełnia się życiem, kiedy jest ciepło, kiedy świeci słońce. Natomiast sposób opisania tej prawdy będzie inny. Moi kochani, jest też wiele sposobów na odkrywanie prawd Boży, by iść za Bogiem, by Boga odkrywać dla siebie, by Boga głosić i dawać również innym ukazywać. Moi kochani, z Jezusem Chrystusem było 12 apostołów. Każdy z nich absolutnie inny. I o tym słyszymy, czytając Ewangelię. Ile było apostołów, tyle było osobowości, tyle było charakterów, tyle było sposobów bycia z Chrystusem, sposobów rozmawiania z Chrystusem, ale też sposobów, w jaki
o Chrystusie później świadczyli dalej. Moi drodzy, aczkolwiek nie brakowało również wśród tych apostołów, tych chodzących z Jezusem Chrystusem, tych, którzy byli najbliżej Niego, nie brakowało zachowań, które Jezus Chrystus, które nasz Zbawiciel potępiał, które nasz Zbawiciel zwalczał, które nasz Zbawiciel nazywał złymi i niewłaściwymi. Przecież potępiał niejednokrotnie chciwość Judasza, niezrozumienie właśnie tego wszystkiego, co się działo, tylko skoncentrowanie się na rzeczach materialnych, na środkach finansowych. Potępiał i jasno i wyraźnie nazywał, że to jest niewłaściwe zachowanie naśladowca Chrystusa, Jego ucznia. Czyli koncentrowanie się na rzeczach materialnych, stawianie finansów i materialności ponad rzeczywistymi wartościami, które głosił sam Chrystus. Przecież synowie Zebedeusza, Jakub, Jan, Jezus potępił ich pychę, bo chcieli otrzymać, ze względu na to, że właśnie są z Chrystusem, chcieli otrzymać honory, i to nie tylko w tym świecie, ale nawet w przyszłym, przy zmartwychwstaniu. Chcieli siedzieć po lewej, po prawej stronie Jezusa Chrystusa. Już teraz. Już teraz mówili o wynagradzaniu, o przyjmowaniu honorów. Moi drodzy, Jezus też potępił samego Piotra, jego zachowanie, jego konformizm, jego niezrozumienie, kiedy mówił, że Panie, nie dosięgnie Cię ta męka, to cierpienie, śmierć na krzyżu. Niech nigdy Ciebie to nie spotka. I Jezus powiedział bardzo ostro do niego, idź precz, szatanie. Bo Piotr też nie zrozumiał. Nie zrozumiał tego, o czym cały czas do niego Chrystus mówił. Chrystus potępił jego konformizm. Bo powiedział, że przez krzyż, przez cierpienie, przez mękę, nie przez honory, nie przez finanse, nie przez wygodnictwo, nie przez wygodne życie i pochwały, zbieranie pochwał, naśladuje się Jezusa Chrystusa i się nazywa chrześcijaninem, Jego uczniem. Moi drodzy, dzisiejsza kolekta, ja cały czas próbuję zwracać Waszą i swoją uwagę na to, żebyśmy świadomie słuchali tych słów kolekty, na początku której w naszym imieniu zanosi kapłan przy ołtarzu. Dzisiaj słyszymy, Boże, Ty ukazujesz błądzącym światło Twojej prawdy, aby mogli wrócić na drogę sprawiedliwości. Spraw niech ci, którzy uważają się za chrześcijan, odrzucą wszystko, co się sprzeciwia tej godności, a zabiegają o to, co jest z nią zgodne. Moi kochani, każdy ma prawo, tak bym to określił, błądzić, bo nikt z nas nie jest doskonały. Każdy z nas może pobłądzić, może zejść z tej drogi, którą nam wytoczył Jezus Chrystus i którą nam oświetla. Tą drogę, ta droga jest tak jak ci, co latali samolotami, to wiedzą, że na początku, zanim samolot wystartuje, najpierw właśnie czy stewardy, czy stewardesy pokazują, że w razie wypadku drogi będą podświetlone i wskazują, gdzie te drogi ewakuacyjne. Moi kochani, tak samo Chrystus tę drogę, drogę do zbawienia oświetlił. I tak jak słyszymy w kolekcie, Boże, to ukazujesz błądzącym światło Twojej prawdy. Czyli oświetlił właśnie prawdą Ewangelii, prawdą tych słów. I teraz, idąc dalej, to właśnie za tym rozumowaniem, musimy sobie powiedzieć, że jeśli zobaczymy w naszych ciemnościach, naszych czasami uczynków, naszych, czasami zapędzamy się w naszych słabościach, chciwościach czasami, naszym ludzkim dążeniu do bycia podziwianym, bycia życia w komforcie, posiadania i tak dalej. Kiedy zobaczymy, że zeszliśmy, to musimy zmienić nasz kurs. Zmienić kursy to drastycznie, czasami bardzo drastycznie. Czasami nawet trzeba o 180 stopni zawrócić. Bo słyszymy dalej, idąc za słowami kolekty, Boże, Ty nam ukazujesz to światło prawdy, abyśmy mogli wrócić na drogę sprawiedliwości, nam błądzącym. I teraz dalej to, co dotyczy każdego z nas, każdego chrześcijanina, obojętnie jakiego wyznanie jest. Aby ci, którzy uważają się za chrześcijan, odrzucali wszystko, wszystko, co sprzeciwia się tej godności. I teraz między innymi właśnie to Pismo Święte, Ewangelia, to, co przed chwilą usłyszeliśmy, o czym też ja przed chwilą powiedziałem,
Nie powiedziałem tego od siebie, tylko podsumowałem te słowa z Ewangelii, to, o czym mówi do nas Jezus Chrystus. Abyśmy, kiedy widzimy, że jest potrzeba, że nasze uczynki, nasze postępowanie, nasze czasami nastawienie, nawet nie tyle czyny, bo doskonale wiemy, że zgrzeszyć można i myślą, i słowem, i uczynkiem, ale także zaniedbaniem. Więc kiedy widzimy, że to wszystko jest niezgodne z tą drogą oświetloną Słowem Jezusa Chrystusa, to moi kochani, jeśli nazywamy się chrześcijanami i mamy, powiedzmy, takie przekonanie wewnętrzne, że nimi jesteśmy, że jeśli kandydujemy na noszenie tej nazwy, nie tylko nazwy, ale na przynależność, tą zaszczytną przynależność do grona chrześcijan, to jeśli widzimy w naszym życiu to, co jest w ciemnościach, jeszcze nie zostało oświecone przez prawdę Chrystusa, to żeby ten kurs zmienić. I jest to jedyny sposób. Nie da się, tak jak już kiedyś wam mówiłem podczas rekolekcji, że nie da się wyznaczyć sobie kursu na Warszawę, a podążać w kierunku, powiedzmy, odwrotnym do Berlina. I cały czas być przekonanym, że dotrze się do Warszawy. Moi kochani, jeśli dążymy w innym kierunku niż ta oświecona prawdą Jezusa Chrystusa droga do zbawienia, to w tym momencie bądźmy na 100% przekonani, że nigdy do tego zbawienia, do Chrystusa nie dojdziemy. Zatem odrzucajmy pędzę za zaszczytami, honorami, chciwość, pychę, wygodnictwo, czasami żerowanie też na innych ludziach, bo my wszyscy chrześcijanie nie możemy żyć według zasad niechrześcijańskich, według zasad, które dyktuje nam świat, który dyktuje nam właśnie egocentryzm, który dzisiaj jest wszędzie stawiany i podziwiany jako podstawowa zasada życia. Musimy temu sprzeciwiać się. Musimy, jeśli chcemy się tak nazywać jako chrześcijanie, to my możemy tę nazwę sobie przypisać tylko i wyłącznie po weryfikacji własnego życia. I musimy prosić Pana, aby oświecał nasze ciemne zakamarki. Nasze ciemne zakamarki życia, w których czasami się ukrywamy, żeby myśleć, czynić, mówić niezgodnie z prawdą Jezusa Chrystusa, niezgodnie z Jego światem. I dlatego świadomie jeszcze raz w naszym sercu powtórzmy te słowa kolekty. Boże, Ty ukazujesz błądzącym światło Twojej prawdy, aby mogli wrócić na drogę sprawiedliwości. Każdy z nas ma możliwości, ma szansę. Bóg nikogo z nas nie potępia. Daje nam możliwość codziennie. I prosimy, spraw Panie, niech ci, którzy uważają się za chrześcijan, czyli każdy z nas, żebyśmy odrzucali wszystko, co sprzeciwia się godności chrześcija, a zabiegali o to, co jest z tą godnością zgodne. Amen. Bóg zapłaci.